Naukowy aspekt religii 01 Paramahansa Yogananda. Kochani, dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl, nagrywamy bowiem książkę Naukowy aspekt religii 01 Paramahansy Yoganandy. Duchowe dziedzictwo Paramahansy Yoganandy. 100 lat po swoich narodzinach Paramahansa Yogananda został uznany za jedną z najwybitniejszych duchowych postaci naszych czasów, a wpływy jego życia i działalności stale wzrastają. Liczne religie i filozoficzne koncepcje i metody, które przedstawił wiele dekad temu, znajdują obecnie swój wyraz w edukacji, psychologii, biznesie, medycynie oraz innych sferach działalności, przyczyniając się w dalekosiężny sposób do bardziej zintegrowanej, humanitarnej i duchowej wizji ludzkiego życia. Fakt, że nauki Paramahansy Yoganandy są interpretowane oraz twórczo wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, a także przez przedstawicieli różnorodnych filozoficznych i metafizycznych ruchów, wskazuje nie tylko na ogromną praktyczną użyteczność tego, czego nauczał. Wskazuje to również jasno na potrzebę zastosowania pewnych środków zapewniających, że duchowe dziedzictwo, które pozostawił, nie zostanie spłycone, podzielone lub wypaczone wraz z upływem czasu. Wraz ze wzrostem liczby źródeł informacji na temat Paramahansy Yoganandy, czytelnicy czasem pytają, jak mogą być pewni, że publikacja dokładnie odzwierciedla jego życie i nauki. W odpowiedzi na te pytania chcielibyśmy wyjaśnić, że Sri Yogananda założył Self Realization Fellowship, aby rozpowszechniać swoje nauki i zachować ich wierność i spójność dla przyszłych pokoleń. Sam osobiście wybrał i przeszkolił spośród swoich najbliższych uczniów, tych, którzy prowadzą radę wydawniczą Self Realization Fellowship i przekazał im ścisłe wytyczne dla przygotowywania i wydawania jego wykładów, pism oraz lekcji Self Realization Fellowship. Członkowie Rady Wydawniczej SRF honorują nienaruszalną świętość tych wytycznych, dbając o to, aby uniwersalne przesłanie tego ukochanego światowego nauczyciela mogło przetrwać w swojej oryginalnej sile i autentyczności. Nazwa Self Realization Fellowship oraz emblemat SRF poprzedzający tytuł tego rozdziału zostały stworzone przez Paramahansę Yoganandę, aby identyfikowały organizację, którą założył w celu kontynuowania jego duchowego i humanitarnego dzieła na całym świecie. Pojawiają się one na wszystkich wydanych przez Self Realization Fellowship książkach, nagraniach audio i wideo, filmach oraz innych publikacjach, aby dać pewność czytelnikowi, że są to publikacje organizacji założonej przez Paramahansę Yoganandę i wiernie przekazują jego nauki, tak jak on sam zamierzał je przedstawić. Self Realization Fellowship. W dosłownym tłumaczeniu Stowarzyszenie Samorealizacji. Paramahansa Yogananda wyjaśnił, że nazwa Self Realization Fellowship oznacza wspólnotę z Bogiem,
poprzez samorealizację i przyjaźń ze wszystkimi poszukującymi prawdy duszami. W uznaniu dla jego pobożności, szczodrości wobec wielu zasłużonych ruchów i pionierskiego patronatu nad szkołą opiekuńczo-wychowawczą dla chłopców w Ranci, Jogoda Satsanga, Bihar, Indie, książka ta jest z miłością dedykowana świętej pamięci czcigodnemu Maharadży Śli Manindry Chandra Nundy z Kasim Bazaru w Bengalu. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj proszę o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.